Jest godzina 9 i ja idę się umyć. Mamy piątek, 7 stycznia tego roku, 2022. Umyłam się i dzisiaj nie zgadniecie. Nic ciekawego nie robię, ale to nie problem. Myślicie sobie na pewno, że zobaczymy się dopiero w grudniu 2022, ale nie, słuchajcie, nie pozbędziecie się mnie tak łatwo. Stwierdziłam, że będę wracała filmy przez cały rok, no bo to takie trochę dziwne generalnie, że jestem sobie tylko na vlogmasy. Można by było z tego zrobić jakąś tradycję albo coś, ale nie. Okej. Okay. Moja skóra nie wygląda aktualnie super. Tu mam, to jest blizna. To są blizny. To. Nie wiem. To są też blizny. A tu mam jakieś strugi. Jest dobrze. I co, kochani? Dzisiaj jest piątek. Jadę dzisiaj z mamą, możliwe, że na zakupy. Więc będę w Rossmanie. I nie zgadniecie, co kupiłam w Rossmanie. Teraz mi się to nie nagrało, ale dobra. Rozsmarowałam sobie krem. I co? Co ja mówiłam? Aha, że kupię rozjaśniać dzisiaj, bo jak tu przystało na porządne załamanie nerwowe, trzeba sobie coś z tymi włosami zrobić, jakoś zniszczyć, słuchajcie. Więc rozjaśnię. Ogólnie ostatnio parę dni się zastanawiałam, czy nie zrobić sobie ich na brąz, jakby bo mam brązową farbę w domu, ale stwierdziłam, nie wiem, czy mi będą pasować i zastanawiałam się, wahałam się, ale dzisiaj podjęłam decyzję, rozjaśniamy, tu nie ma co, tak, rozjaśniamy, bo stwierdziłam, że jednak lepiej mi jest w jakichś jaśniejszych kolorach, a ten śmieszny taki rudy, który mam aktualnie, to... Bez komentarza, mam pewne lustro i kapar. Także tak, dobra, więc czas się pomalować. Tak ładnie świeci słoneczko, a ja siedzę przy lampce, bo tutaj mam jakby swoje stanowisko i wkurza mnie to delikatnie, bo jednak chciałabym mieć jakby swoje miejsce przy oknie, no ale nie, bo mam okno przy drzwi. Ja nie będę tego komentować. Nienawidzę mojej cery. Teraz mam jakąś fazę na gadanie, bo napiłam na stół. Fazę na gadanie, bo w angielsku zjebałam te brwi znowu. Zepsułam te brwi znowu. Mam zły dzień dzisiaj. Prawda. Ale się taka ugarbiona, bo mam tak bliżej muszę się zrobić. Wychodzi... obrzydliwy to jest. Wychodzi 9 albo 10 teraz stycznia nowy sezon Euforii. Wiadomo, ja obejrzę to później, bo ja nie mam HBO i ja będę to oglądała z opóźnieniem. Ale no i tak. Chciałam wam się jakoś pokazać bez ukazywania tego syfu w tle, aczkolwiek nie da rady. Więc no mam na sobie zwykły czarny golf i po prostu zwykłe dzwony, w ogóle są mi za długie, ale to poradzimy, jakieś wyższe buty założę. Jakieś auto jeszcze jedzie. Widzicie, jest słoneczko, ale nie sugeruję się tym, jeszcze pod spodniami mam leginsy, bo jest, to jeszcze te aniołki jakieś, bo jest, słuchajcie, wydaje mi się, że jest zimno i ja nie będę, to słoneczko jest na pewno jakieś zdradliwe. Okej, ja zaraz wychodzę, ale chcę wam się pochwalić, w sensie pokazać, że założyłam takie buty. One są z Bershki i one, o Jezus Maria, wyglądają tak. Wróciłam i mam, kupiłam. Kupiłam sobie taki z Seyosa, ogólnie już wcześniej miałam taki z Seyosa, ale miałam właśnie inny. To jest odcień arktyczny blond, rozjaśnia do 2 tonów, czyli nie jest taki mocny, bo tam był jakiś do 9 tonów, ale stwierdziłam, że nie biorę, bo tam mi za dużo nie potrzeba rozjaśnić, więc stwierdziłam, że no, w sensie, żal mi się pozbyć tego koloru, bo
Lubię go jakby w pewnym stopniu, aczkolwiek no jednak. Nie wiem, tu, ale mam odrost, słuchajcie, tutaj. Ale mam nos brzydki. Brzydlistwo. Mam odrost, ale no ogólnie w takim świetle te włosy wyglądają ładnie, naprawdę, ale jakby no, no nie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jak mi się nie spodoba, to zrobię sobie na czerwono i po prostu jak mi się wypukają, to będą znowu takie. Więc idę jeść, idę coś sobie zrobić do jedzenia i później farbujemy. Jest sobota. Kolejny dzień i jakby, przepraszam was za pralkę w tle. Jestem w łazience i jak mamy kolejny dzień, przepraszam was, ale no nie bądźcie na mnie źli. Mi się po prostu wczoraj jakoś tak usnęło po południu i spałam do nocy i jakoś tak wstałam sobie teraz. Więc no, jest godzina 10, wstałam wiadomo parę godzin temu, ale no dopiero teraz się za to biorę. No mówiłam, pralka w tle chodzi. No i będziemy rozjaśniali te włosy. Robię to sama, a to jest nie lada wyzwanie. Jednak rozjaśnienie to jest coś innego niż jakaś tam inna farba. Bo jednak rozjaśniacz, no nie wiem, we mnie budzi jakiś taki strach. Wzbudza właśnie jakiś strach, ale no nie potrafię tego opisać jakoś tak. Ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. W każdym razie... Nie, chyba się nie dogadamy. W każdym razie... Spróbuję się tego podjąć, w sensie tutaj mi pójdzie, ale do tyłu będę musiała zawołać moją mamę i raczej wam nic nie nagram, bo będę musiała się skupić, więc widzimy się, jak już będę miała zrobione. Okej, guys, jednak się przeniosłam do dużego pokoju, bo łazienka jest za mała i tam jest gorąco i jakby zapach tej jakby farby tak się unosił, że się udusić można. Więc mam już jedną rękawiczkę, zaraz zakładam drugą i farbuję, bo... Bo tak. I mam przed sobą lusterko, więc no fajnie. Okej. Okay. Wyglądam jakbym była łysa. Ale no nałożyłam i jakby widać, że działa. I kurczę, jakoś tak mi się przypadkowo w niektórych miejscach nałożyło od czubka, więc musiałam tak delikatnie te czubki jakby tak, wiecie, tak maźnąć tym, ale no ten czubek w sensie, no nie wiem, tu widzę, że tak jakoś no już działa, coś tam, ale no nie wiem, co będzie tu w tej części, bo jak farbowałam ostatnio na czerwono ileś tam miesięcy temu, to jakby tu miałam właśnie tą naturalną, wtedy miałam jakby, bo miałam też rozjaśnione, ale wcześniej. No i miałam jakby rozjaśnione i miałam na odroście też jakby położoną farbę czerwoną i generalnie no to tu jest ta warstwa tej czerwonej farby. I ona jakby najmocniej się trzyma, bo ona najdłużej była czerwona, bo na rozjaśnionych najmniej się trzymała, najmniej mi się trzymała czerwona farba po prostu. Ale no... Zobaczmy. Wiecie, co wam powiem? Tak sobie siedzę i myślę, że jakby kupiłabym sobie kolejny rozjaśniacz, czy jeszcze raz je rozjaśniła, bo tutaj jakby one są w dobrym stanie tutaj od góry, tak? No żeby po prostu ten czerwony, który tu jest na tym odcinku, on jakby sobie zniknął. Przewalnęłam. Ale moje końcówki... O matko! O Jezusku, mój najdroższy! To widzicie? O matko, one są w okropnym stanie. W sensie nie byłyby w takim złym stanie, gdyby nie to, że ja je jednak codziennie używam, żeby je jakoś wystylizować. Używam prostownicy i używam jej właśnie, ja po prostu je tak na końcówkach i je sobie wywijam i je sobie po prostu odkręcam. I jakby mam te końcówki zniszczone, ale teraz to już naprawdę. I zastanawiam się, czy nie kupić sobie rozjaśniacza, ale ominąć końcówki. W sensie kupiłabym teraz rozjaśniacz bez amoniaku, żeby wiecie, jednak było, że niby dbam o te włosy. Ale no kurczę. No bo jakby, no te końcówki to już kit, no mogę je nawet podciąć. Mogę się, nie wiem, iść sobie, nie wiem, iść do fryzjera i je podciąć, bo już dobra, zapuszczam, ale no nie żal mi, tak? Ale no tutaj bym chciała jeszcze rozjaśnić. No i się zastanawiam. Generalnie no zastanawiam się i nie wiem, pomyślę. Są jaśniejsze, teraz jak patrzę na siebie, to mi się wydaje, że są jaśniejsze. No jakby widać, to tutaj najbardziej to te odrosty jakby moje zafarbowały się, bo jednak... No dobra, no i mam kurczaczka trochę i tu też, ale no chyba sobie kupię rozjaśniacz, ominę końcówki albo przytnę je po prostu jakoś sama albo coś tam. Tyle, tyle.
wiecie co, ja stwierdziłam, że po prostu w poniedziałek kupię drugi rozjaśniacz, ale niech to będzie jakby pierwsza część z całego tego procesu i z całego, w sensie z całego, z większości mojego weekendu, bo i tak resztę przeleżę w łóżku, więc no w poniedziałek albo we wtorek wątpię, bo później wracam do domu, ale w poniedziałek chyba może albo zrobię sobie dłuższą przerwę i nie wiem, w środę czy coś, albo w piątek na pewno zacznę nagrywać, jakby zrobię sobie jeszcze raz te włosy po prostu i powrócę tutaj. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa.